Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnych naszych zajęciach rewalidacyjnych z bajkoterapii. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania bajki Ezopa, Lis, Małpa i Zwierzęta. Posłuchaj uważnie. Kiedy umarł król zwierząt, lew zapanowało bez królewie. Wszystkie zwierzęta zebrały się na wielkiej naradzie, by wspólnie ustalić, jakim sposobem wybrać prawowitego następcę. Każdy miał ochotę rządzić zwierzęcym światem. Lecz zaraz okazało się, że trudno będzie znaleźć kandydata, który odpowiadałby wszystkim. Najpierw zgłosił się wilk, na co sarny tylko parsknęły, potem antylopa, która jednak pod spojrzeniem krokodyla szybko się wycofała. Potem ryba, ale jej nikt nie chciał nawet słuchać. Wreszcie uradzono, że królem zostanie to zwierzę, które będzie godnie wyglądać w koronie. Smok przyniósł koronę, złożył ją z cią na poduszce i zsiadł na straży. Wszystkie zwierzęta podchodziły do niego i przymierzały koronę, ale na żadnej głowie nie leżała ona odpowiednio. Jeden łeb był za duży, drugi za tak mały, jakby go wcale nie było, ten zbyt rogaty, ten zbyt płaski, ten zbyt oślizgły. Zwierzęta kolejno mierzyły z powagą koronę, aż tu nagle pojawiła się małpa. I dalejże wyczyniać harce, skakała przez koronę jak przez obręcz, stroiła głupie miny, toczyła ją po drodze i podrzucała. A wszystkie zwierzęta, patrząc na to, zaśmiewały się do rozpuchu. Nagle gęś zawołała: niech małpa zostanie naszym królem! A inne zwierzęta to podchwyciły i zaczęły krzyczeć: tak, to nasz nowy władca, małpa na króla. I tak małpa, błaznucąc, zdobyła koronę. Bardzo się tego nie spodobało lisowi. Wiedział, że z małpich rządów nic dobrego nie wyniknie. Niewiele jednak mógł poradzić. Małpę wybrały wszystkie zwierzęta. Postanowił pokonać głupiego króla podstępem. Podchodzi więc lis do małpy, kłania się i powiada: najjaśniejszy panie, królewski skarbiec świeci pustkami. Znam jednak pewien sekret, dodał po chwili. Tu niedaleko ukryty jest wielkiej wartości skarb. A prawo mówi, że każde takie znalezisko należy do króla. Małpa wysłuchała lisa uważnie, drapiąc się po głowie. Kasa zwierzęcego państwa rzeczywiście świeciła pustkami, a początek panowania zawsze wiąże się ze sporymi wydatkami. Małpa, w obawie, by inne zwierzęta nie dowiedziały się o skarbie i nie zgarnęły go, zaraz się kazała prowadzić do kryjówki. Za królem ruszył cały zwierzęcy dwór, a małpę tak uradowała wiadomość o niespodziewanym bogactwie, że szła, nie patrząc pod nogi, podskakując i wywijając koziołki. Nagle wpadła w głęboki dół. W żaden sposób nie mogła się z niego wydostać. Lis stanął nad nią i zapytał: jak chcesz rządzić innymi, skoro sama sobie nie radzisz? Nie nadajesz się na króla. Małpa nawet w koronie zawsze pozostaje małpą. A zwierzęta, słysząc to, unieważniły wybory i poszukały sobie nowego króla. Były to bajki Ezopa, Lis, Małpa i Zwierzęta. Czytała Agnieszka Kowalczyk.